już 100 foteli zlikwidowanego kina w Garwolinie po 2 zł za sztukę. I tutaj ci właśnie autochtoni byli tak dobrzy, że nam za przysłowiową flaszkę wódki, nawet nie przysłowiową, a dosłowną, pomagali wnosić te fotele. Ta ściana zostanie rozburzona zupełnie po to, żeby dalej tutaj mogły wspinać się na praktykablach rzędy foteli. Tu będzie wbudowana kabina akustyka. To będzie pierwszy teatr w Warszawie, który będzie miał audiodeskrypcję, czyli będą tłumaczenia przez słuchawki na podczerwieniu, no, tłumaczenia spektakli dla osób niewidomych i słabowidzących. To będzie wszystko to tłumaczone, co się dzieje poza dialogiem. Postaramy się tę niedużą przestrzeń wykorzystać maksymalnie. Jako dyrektor cyrku w budowie, dyrektor artystyczny, odpowiedzialny za kształt artystycznego teatru, chciałbym postawić akcent na sztukach współczesnych, polskich sztukach współczesnych, bo jest naprawdę bardzo dużo polskich dramaturgów, którzy piszą do szuflady, których teksty są naprawdę wartościowe. Krystyna Janda założyła swój prywatny teatr po przeszło 30 latach doświadczenia scenicznego, a ty postanowiłeś od razu iść za ciosem. Co to był za cios? To był mocny cios, muszę przyznać. To także potrzeba matką wynalazku. Wszystko zaczęło się od tego, że z grupą znajomych wystawialiśmy Czechowa w rosyjskiej kawiarni Skamieńka. To był mój debiut reżyserski i zadziwieni byliśmy sukcesem frekwencyjnym. Ludzie z chęcią przychodzili, śmiali się. I właściciel tego miejsca, widząc ten frekwencyjny sukces, zaczął nam sukcesywnie windować czynsz. No i podziękowaliśmy mu po prostu za współpracę, bo i postanowiliśmy, że znajdziemy jakieś własne miejsce. Akurat to było tuż po premierze filmu Rezerwat, więc zwróciłem się do jednego z fanów tego filmu, pana Artura Buczyńskiego, który jest wiceburmistrzem Pragi Północ, z prośbą o pomoc, że po prostu chciałbym znaleźć miejsce na teatr. I powiedział, nie ma sprawy oczywiście, i parę dni później pokazał mi około 15 miejsc, takich, w których mógłbym ten teatr ewentualnie założyć. I to miejsce właśnie było tym 15 miejscem, więc powiedziałem, że tak, że to tutaj jest ten genius loci, duch miejsca, i że to jest świetny punkt.